Nazywam się Renata, przyjechałam z takim małym pieskiem Biglem, marcepankiem. Piesek jest bardzo lękliwy, boi się ludzi, mężczyzn na rowerach, totalnie boi się dzieci. Zapraszam. Teraz... Okej. Teraz popatrzcie, bardzo fajnie to widać. Zapraszamy tutaj. Spróbuj, marcepan, wejść na scenę. Wejdź na scenę. Ominiemy. Ale tutaj jest ciocia z dużą kamerą jeszcze. O mój Boże. Dobrze. Dobrze? Okej. Teraz tak jak powiedziałem, szelki to jest coś, co nie daje ci możliwości kontroli nad zachowaniem psa. I teraz to, co tutaj widzieliśmy, zwróć uwagę, jak on się zatrzymywał, co ty robiłaś? Tak, zatrzymywałaś się, ewentualnie robiłaś krok w jego stronę, to co teraz, prawda, dając mu możliwość wycofania się, tak? Czyli on rzeczywiście nie czuje się zbyt pewnie i mówi, uciekam stąd. I mówi tobie, jakby mówi w cudzysłowie oczywiście, chodźmy stąd. A ty mówisz, tak, masz rację, idziemy. On przejmuje inicjatywę, wydaje ci komendę, chodź, a ty posłusznie to robisz. Przez to on sobie utrwala przekonanie, że świat może być miejscem zagrażającym. Dobrze. Dobra, Rata, poczekaj. Mogę na chwileczkę? Stanę sobie obok ciebie, daj mi smycz. Dobrze, okej, dobrze. No chodź tutaj obok mnie, puść mi smycz i chodź tu obok... Rata, chodź tu obok mnie, tak? A może zrobić wdech, wydech razem ze mną? Tak spokojnie, wdech. I rozluźnij mięśnie. Dobra. Okej. Co widzimy? Przerażenie psa. Teraz? Nie, teraz spokój. Nie, on obserwuje. Okej, ale popatrz, trzymam smycz luźno. Nie trzymam go, nie ciągnę, prawda? On zaczyna węszyć dookoła, to znaczy, że się zaczyna interesować otoczeniem. To też jest ćwiczenie. Nie będę go ciągał teraz, tak? Tylko jedną rzecz, jaką spróbuję zrobić, to nie pozwolę mu uzyskać tego, co chce. To jest podobna sytuacja do bieszczada, chociaż trochę inny mechanizm. Uzyskuje to, co chce poprzez opór, nie? I poprzez takie właśnie wycofywanie się. A ty jesteś cudowną, wrażliwą osobą i po prostu czujesz to, że on się boi i idziesz za tym strachem. A teraz popatrz, ja go tutaj nie pozwalam mu odejść, ale jednocześnie jak jest przy mnie, patrz, wącha. To znaczy on się interesuje i nie daje mu ulgi poprzez to, że on unika, tylko daje mu nagrodę poprzez to, że się zbliża. U niego nie mamy zachowań agresywnych, prawda, jako obronne, tylko takie ucieczkowe. I super. No tak. I tak sobie będziemy stać. No, możemy. No. Zrobienie z nim właśnie takiego programu budowania zaufania do ciebie, że ty jakby kontrolujesz świat, spowoduje, że on się po prostu otworzy na pewno. Widzisz, ja celowo jakby przyciągam tę sytuację, bo to jest już jakiś rodzaj ćwiczenia. To, że on sobie po prostu tu jest, patrzy na mnie, wiesz. Ja... Wykonuję jakiś ruch, ale nie mam paniki już teraz, widzisz? Czyli macham sobie ręką. Wcześniej jakbym to zrobił, to on już by był, wiesz, tam nie? Tak. Czyli ja go jakby odwrażliwiam w tym momencie na ten ruch. Jeszcze zmiana postawy ciała niekoniecznie jest dla niego okej, ale już, patrzcie, takie przestępowanie z nogi na nogę, nie ma reakcji. Widzisz? Super. No popatrz, przyszedłem. A zabawkę może rozumiem? Zabawkę bym chciała, ale nie umiem... Dobrze, to zrobimy. Jego nagradzać zabawkę. Dobrze. No. Kontakt socjalny jeszcze. Super!
super pies? Przyjechaliśmy tutaj na kurs Super Pies, żeby dostać, znaleźć jakieś rozwiązanie tej całej sytuacji. Dlatego, że bardzo mi zależy, żeby z tym psem normalnie funkcjonować, chodzić sobie spokojnie na spacery, żeby on poznał świat i przestał się jego bać. Dobrze, i przejdź tu obok nas. Tak po prostu, wiesz, na luzie. Po prostu idź. Super. Ja już widzę te efekty. Pierwsze, wyznaczyliśmy mu granice. I ja widzę, że on jak gdyby mi po wyznaczeniu tych granic zaufał mi i w trudnych sytuacjach, jak mijamy na przykład człowieka, to on nie idzie pierwszy, nie chowa mi się w krzaki, tylko on bardziej chowa mi się za nogę i idzie za mną. Ja przedstawiłam przy tym swoje całe myślenie, całe to, co mi się wydawało, że wiem na temat psów, to tu nagle wszystko mi się o 180 stopni przekręciło. I ja zaczęłam myśleć i patrzeć inaczej, jak gdyby oczami psa, na to, co ja mam zrobić, jak jego mam prowadzić, jak jemu przedstawić ten cały świat. Zaskoczył mnie tym, że podchodzi już, może nie podchodzi, zaczyna ufać mężczyznom. I są tutaj panowie, do których naprawdę po pierwszym spotkaniu ma zaufanie, daje się pogłaskać, w tej chwili mija normalnie niektóre osoby. Potrafimy minąć ludzi bez stresu, na spokojnie i na luźnej smyczy. To jest dla mnie po prostu coś cudownego. Pies, który po prostu, wiesz, chciał zniknąć. Tak. Tak jest. Pięknie. Wiem tak, nawet się nie spodziewałam po tym, jak on wszedł pierwszego dnia na tą ewaluację, to ja nawet nie spodziewałam się, że on na drugi dzień będzie tak pięknie ćwiczył i będzie chętny do tej pracy. Ja myślałam, że będziemy siedzieć w krzakach i po prostu będzie totalne przerażenie. A tu nagle pies otwiera się, zaczyna ćwiczyć, nie stresuje się. Po prostu no, dla mnie to było coś świetnego.
To jest zupełnie inny pies, to jest pies, który widzę, że się odnajduje w swoim malutkim życiu. I on wie, że będzie mógł mi zaufać. To jest naprawdę, to była najmądrzejsza decyzja, jaką ja podjęłam, że się zdecydowałam przyjechać tutaj na ten obóz. Naprawdę. I polecam wszystkim, którzy nie wiem, nie chcą, boją się, nie są zdecydowani. Bo naprawdę zmienia ten obóz podejście do psa.